trudniej. No to jak przeżyć za powiedzmy 1000 zł? No bardzo ciężko. Da się wyżyć w tych czasach? Ciężko, nie da się w tych czasach wyżyć. Pani ma kilka... Na emeryturze takie marzenia, żeby wreszcie było na leki i wreszcie, żeby było jakoś... Czyli ciężko jest. Jak... Ciężko na lekarstwa. No to jak to wyglądało pani? Ile te emerytury, jak to wygląda? Ja już jestem w wieku, no ponad 60 do 70 lat dochodzę już, więc dla mnie jest bardzo ciężko na lekarstwa, bo mam bardzo niewielką kwotę emerytury. Ile tej emeryturki? Około tak? Poniżej dwóch? Bardzo niewiele. Poniżej dwóch? Nie, no ja nie mam. Nie jeszcze? Nie, no nie, nie ma mowy tak. 1500 około? Nie mam nawet. Jeszcze kwotów, tak pani sobie daje no, radę? No bardzo ciężko, bo trzeba kupić karmę, trzeba kupić pracy? Mleczko. Pracy było prawie 20. Czy będziemy przy świecach siedzieć i przy zgaszonym świetle? Jak prąd zużyje? Tego nie wiemy nigdy, jak to będzie. A ten nowy rząd? Czy nie będziemy w przyszłości siedzieć przy lampie naftowej. 13-14 te emerytury dodatkowe. To mniej. A to jak przeżyć za powiedzmy 1000 zł? No bardzo ciężko. Da się wyżyć w tych czasach? Ciężko, nie da się w tych czasach wyżyć. Pani ma kilka kotów, tak pani sobie daje no, radę? No bardzo ciężko, bo trzeba kupić karmę, trzeba kupić pracy? Mleczko. Pracy było prawie 20 lat, ale ponieważ zachorowałam, nie dopracowałam do 20 lat, ponieważ bardzo poważnie zachorowałam. Rozumiem. I przez to nie I pani mam... jest sama, tak? Tak, przez to nie mam całych 20 lat pracy. No to musi mam najmniejszą emeryturę, jest bardzo ciężko. Da się oszczędzać czy nic? Chyba nie ma szans. No nie masz czego. Jak? No. Jak pani sobie teraz radzi? Musi pani pożyczać? Jak to wygląda? No, muszę. Pożyczać, później oddawać i tak w koło. Teraz prąd ma zdrożyć 60%, na przykład, co tam jeszcze? Jedzenie zdrożało, ten VAT, jak pani tak, to wskoce? No jest to bardzo ciężko, aczkolwiek nie dość, że zdrożało jedzenie, to będzie teraz zdrożał prąd. Czy będziemy przy świecach siedzieć i przy zgaszonym świetle? Jak prąd zużyje? Tego nie wiemy nigdy, jak to będzie. A ten nowy rząd? Czy nie będziemy w przyszłości siedzieć przy lampie naftowej. 13-14 te emerytury dodatkowe, dobre czy nie? Bardzo dobre, ale nie wiemy, czy będą dalej istniały. Aczkolwiek niewiadoma sprawa. Jak sobie ten nowy rząd radzi przez te 100 dni pierwsze? No, spełnił te obietnice, czy lepiej było wcześniej? Czy na razie jeszcze za wcześnie? Na razie za wcześnie oceniać, ale jeśli chodzi o tamten rząd, który właśnie niedawno... Tak, jak pani podsumuje rządy PiS-u w skrócie? To mogę podsumować, że bardzo dobrze się sprawowali. To, pani bardzo zadowolona z PiS-u? Tak, zadowolona z tego powodu, że myśleli o wszystkich, o Polsce, o młodych, starszych, a przede wszystkim o tych, którzy mają najmniejsze emerytury. No, dziękuję bardzo. Będę miał lata seniora, no to może bym mi to odpowiedział. Jak pana wieku można pomóc w takim razie? Bo pan pracuje i tak dalej, jak można panu pomóc? No, nie ma takiej możliwości. Po prostu większe pensje. Większe pensje. Ile teraz musiałby pan mieć, żeby żyć godnie w tych czasach? W pana wieku powiedzmy... Minimum 7 tysięcy. 7 tysięcy? No jak tu nagram, to na przykład emeryci mają po 2, niecałe niektórzy. No to nie, ale ja pracuję na budowie i... Czyli 7, żeby, 7, żeby na wszystko wystarczyło? Żeby na wszystko wystarczyło. A teraz panu wystarcza na wszystko? No nie. Ty co, pan pożycza, czy jak to wygląda? Nie, no po prostu trzeba żyć skromnie. Oszczędnie. Czy na luksusy nie stać? Jakieś wyjazdy, wycieczki, nie wiadomo, jakieś tam... Jak się uda raz w roku wyjechać na weekend, to pan się cieszy, tak? To jest fajne. A, no nie wiem, prace domowe teraz gdzieś są zlikwidować, na przykład, jak pan to ocenia? Jak? Prace domowe, tak, po co? Słyszał pan? Dobrze czy źle? Mi się wydaje, że od nauki są nauczyciele, a nie posiedzą sobie w klasie, a zajęcia wszystkie...